kolejnej wyprawie. Tym razem jest to dom chemika. Jest bardzo piękny, jest tutaj bardzo dużo zabytkowych mebli. Serdecznie Was zapraszam wszystkich na mój nowy odcinek. Witam wszystkich. Zapowiada się bardzo ciekawy urbex. O ile miejsce jest jeszcze dostępne, jestem już na terenie. Jednak nie wiem do końca, którędy iść. Teren jest ogromny, ale widać trochę wydeptanych ścieżek. Dobra, spróbujemy tutaj. Dzisiaj dostaniemy się na posiadłość chemika. Chyba nie tędy. Dobra, ja znajdę drogę. I za chwilę odpalam kamerę. W oddali widzimy pierwszy z budynków. Jest ich tutaj kilka. Tu mamy wieżę. To jest chyba główny budynek. Dobra, idziemy najpierw do niego. Powiem Wam, że budynek wygląda ciekawie. Liczę, że w środku będzie podobnie. Ale klimat. Coś czuję, że to będzie perełka. Fotel bujany. Stare drewniane łóżko. Zobaczcie kominek, jaki ładny. Ale niesamowite miejsce. Jesteśmy w salonie. Zobaczcie. Wszystko pozostało tutaj.
trochę przyrządów oddający charakter temu miejscu. Właściciel był chemikiem, więc być może będzie tutaj tego więcej. Na razie zwiedzimy parter, a nie spróbujemy się dostać na górę. Choć widziałem, że schody są już rozwalone. Tutaj następny kominek. Ładny drewniany stolik. Częściowo z ratanu. O, tu kolejny ratanowy. Zawalona. O, jaskółki. Jaskółki wyleciały. Tutaj coś w rodzaju garażu. Piła. Dobra. Spróbujemy się dostać na górę. Coś mi się wydaje, że będzie ciężko. Ale może się uda. Kolejne drzwi wejściowe. Piękny obraz. O kurde. Może być ciężko. Schody wiszą nam nad głową, czyli najprawdopodobniej tylko jedno piętro, o ile się uda, to się zaliczy. Tu jest część zawalona, którą widzieliśmy z dołu. Schody na wyższą kondygnację. Wiecie, że łatwo się nie poddaje, więc będę próbował. A póki co zwiedzimy pierwsze piętro. O kurde. Ale tu jest klimat. Miejsce jest świetne. Zobaczcie, ile to lat musi mieć wszystko. Nie widzę tu nigdzie kalendarza. Ale widzę gazety. Gazety są z... Kurde, nawet nie ma daty nigdzie. Wiem, że kosztowało 2 euro. Teraz sprawdzimy na innym tygodniku. rok, to w zasadzie nie jest aż tak stary. Poszukamy kalendarza. Ale jest miejsce piękne. Bardzo mi się podoba. Być może to gospodyni. Tu mamy starszą kobietę na fotelu bujanym, który widzieliśmy na dole. Tutaj jakieś małe pomieszczenie.
lisach mamy. Prawdziwego liska. Dobra, idzie wejść tamtędy. Nie będę się przeciskał. Wow. Zobaczcie to łóżko. Piękne zasłony. Stylowe, pasujące do tapety. Tutaj obraz. Tutaj mamy portret. Z tego co widzę, to mieszkał tu również artysta. Dobra. Sprawdzimy teraz resztę pomieszczenia. Zobaczcie tą tapetę. Cały korytarz. Kolejna sypialnia. Równie piękna. Maszyna do szycia, troszkę porzewiała już. Nie dziwię się, jest tutaj bardzo duża wilgoć. Wchodzimy chyba do ostatniego już pokoju. To również sypialnia. Ta sypialnia należała już do chemika. A to co za pokrowiec? Nie jestem przekonany. Pusty, jest pusty, więc nie dowiemy się. Ładne krzesełko. Szafka nocna, również stylowa, u góry marmur, a cała reszta to drewno. I piękny obraz. I miał własną toaletę nawet, ale wejdziemy z drugiej strony. Zostało trochę ciuchów. Jest też pościel. Dobra. Tak wygląda na zewnątrz.
jeden wielki las. Pewnie kiedyś tak nie było. Jednak pod nieobecność właściciela wszystko zarosło. Dobra. Spróbujemy teraz zrobić coś głupiego. Jestem u góry. Mam nadzieję, że schody nie runą. Tutaj mamy strych. Kurde, liczyłem, że będzie kilka pomieszczeń jeszcze. Chociaż strych też może być ciekawy. Tu mamy jakieś wazy. Vasa Young. Nie ma żadnej firmy. Może China. Tasak. Kilka antycznych krzeseł. Już troszeczkę połamanych. Piekarnik był, jakiś piecyk. A co to za książki? Obok jest kościół, dlatego cały czas słyszymy dzwony. Stare obrazy, ale już całkiem zniszczone przez czas. Będziemy schodzić na dół teraz. Wokół mamy jeszcze kilka budynków. Chciałbym je również odwiedzić i tak zrobię. Tam już nic nie ma. Te zejście niezbyt ciekawe. Idziemy sprawdzić kolejne budynki. Tylko gdzie jest wejście? Zamknięte.
środku jest pięknie. Dobrze by było się tam dostać. Jest niesamowity klimat. A tutaj mamy otwarte duże okno. No cóż. O kurde. Zobaczcie, ile wyposażenia zostało. W zasadzie wszystko. Piękny drewniany stół. Zdjęcie klasowe. Ale szafa ogromna. Tutaj było chyba miejsce na szkliwo. Kominek. Ciekawe, czemu miało służyć to miejsce? Czyżby to była taka komórka na różne właśnie graty? Tego zagraconego miejsca. Kasety VHS. Dobra.
wejdziemy teraz chyba do stodoły. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kolejny fotel bujany. Statek do składania. Powiem wam, że obiekt jest naprawdę piękny. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Zamknięte. Jestem ciekaw, co znajduje się w środku, jednak nic nie mogę zrobić, żeby wejść. Ale możemy zerknąć tutaj. Jest tam bardzo dużo sprzętu, z tego co widzę. Niestety do tego pomieszczenia nie wejdziemy. Wierzę, tam chyba jest jeszcze jeden budynek. Zaraz sprawdzimy. Ciekawe, co to jest za wieża. Zobaczcie, tam widać dach rozwalony. Jestem ciekaw, czy to jest też do tej posiadłości, chyba tak. Ale najpierw sprawdzimy wieżę. Czy można do niej wejść? Tak. Ale super. Jest wieża otwarta. Mamy kosiarkę. O proszę. Czyżby to do gry, do krykieta? Chyba tak. Idziemy na wieżę. Stare wino, jeszcze pełne. Bardzo dużo narzędzi. Zobaczymy, co jest dalej.
chyba na samą górę. Tylko nie widzę tam żadnej klapy. A to co? Poukładane gazety. Ciekawe z którego roku. ...2014. Nie. Tu jest data. 1959 rok. No nieźle. Zobaczcie, ile tego jest. Ktoś sobie kolekcjonował tutaj gazety. Być może nawet je rocznikami poukładał. Dobra, idziemy na dół. Idziemy na dół i sprawdzę ten ostatni budynek. O, ciężko się przedostać. Zwłaszcza z plecakiem. Powiem wam, że każde z pomieszczeń ma swój urok i jest bardzo ciekawe. A tu co jest? O, toaleta. Ale nie widziałem żadnej spłuczki. Wrócimy się teraz do tego domu rozpadającego się. Ale zobaczcie, jaki piękny teren. To jest aż niesamowite, że coś takiego może być opustoszałe. Kto zostawiłby takie coś? Spróbuję znaleźć więcej informacji. Dowiedzieć się, czy właściciel tego domu żyje. Czy ktokolwiek z rodziny żyje. Wygląda z tej perspektywy cały dom. Dotarliśmy. Zaraz wejdziemy do środka. O ile się da, oczywiście. To jest stodoła. Niestety, to jest stodoła. Zawalona już. Zresztą, zobaczcie, wszystko wisi nam nad głowami. Dobra, tutaj nie ma co nagrywać. Że teren, na którym się znajduje ten dom, jest przepiękny. Wiele bym dał, żeby mieć tylko taki ogród. A już nie mówiąc o całej posiadłości. Miejsce było naprawdę wyjątkowe. Mam nadzieję, że więcej takich znajdę kiedyś.
gdzieś tu było wyjście. Muszę je znaleźć. Moi drodzy, w tym momencie żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnych moich wyprawach. Dobra, jestem na zewnątrz. Do przeskoczenia był tylko mały płotek. Tym razem była możliwość wejść do środka i udało mi się nakręcić świetny materiał. My widzimy się znów za tydzień w piątek lub w inne dni. Na razie, trzymajcie się.